Ośrodek sportu i rekreacji w Ornecie z jego bogatą infrastrukturą to duma mieszkańców miasta. Usytuowane na malowniczym terenie przy jeziorze boiska i tereny rekreacyjne służą wszystkim, młodym i nieco starszym. Ornik piłkarski, zagospodarowanie plaży czy wybudowana hala sportowa to są rzeczy, które udało się zrobić na przestrzeni wielu lat, ale jedno co jest satysfakcjonujące to w Ornecie mieliśmy taki problem braku ławek dla osób starszych, młodszych, nad jeziorem. No i dzisiaj dzięki projektowi Unii Europejskiej, który zrealizowaliśmy rok temu, ten problem już został rozwiązany. Fontanna, siłownie zewnętrzne, już niedługo zagospodarowanie kortu tenisowego. Miłośnicy tenisa, ale i koszykówki będą mieli niebawem do dyspozycji korty i boiska z prawdziwego zdarzenia z poliuretanową nawierzchnią. Ta nowoczesna infrastruktura z pewnością przyciągnie miłośników sportu, a już niebawem tereny rekreacyjne Ornety znacznie się powiększą. Jezioro będzie łączyło się już niedługo z drugą inwestycją, którą kończymy w maju 2021 roku. To jest park miejski. Realizacja tego pomysłu to historia. Myślę, że po wojnie już mieszkańcy myśleli o tym miejscu, mówili o tym nam 10 lat temu, 15, wtedy kiedy byliśmy jeszcze młodsi. Posłuchaliśmy się ludzi, złożyliśmy dobry projekt i dzisiaj prawie 3 miliony złotych w to miejsce zostanie zainwestowane. Już jest inwestowane, bo prace trwają. Maj 2021 połączy jezioro z parkiem miejskim i to będzie wspaniały trakt spacerowy dla naszych mieszkańców i turystów. W przeszłości Orneta mogła poszczycić się wieloma sportowymi sukcesami swoich mieszkańców. Kto dziś korzysta z obiektów orneckiego OSIR-u? Obiekty przede wszystkim służą naszym dzieciom i młodzieży. Prowadzone są tutaj zajęcia wychowania fizycznego, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Po południu korzystają z obiektu mieszkańcy i kluby sportowe. Popularna jest przede wszystkim piłka nożna, jak w całym kraju i chyba na świecie, i tutaj konkurencji ta dyscyplina nie ma. Mamy 7 drużyn, że tak powiem, piłkarskich. Szkolimy od młodzika aż do seniora i niewątpliwie do tej dyscypliny najwięcej lgnie dzieci i młodzieży. Hala sportowa w Ornecie poza futbolem daje możliwość rozwijania na wysokim poziomie wielu innych dyscyplin. Są boiska do badmintona, siatkówki, ale również tenisa stołowego. OSIR ma nadzieję na kontynuację współpracy z klubem Indykpol AZS Olsztyn, zaś mieszkańcy mogą cały czas korzystać z bogatej oferty obiektów sportowych i rekreacyjnych Ornety. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv